przed wami Marcin L. Testosteron Najman! Człowiek, instytucja, ojciec chrzestny freak fightów. No i nie wiem, czy można powiedzieć, że wielbiciel, czy antyfan kogutów. Ale jutro żarty się skończą. Opa! Oj, Marcin mówił o tym, że on już jest emerytowanym pięściarzem. On w tym momencie po prostu robi freak fighty, robi MMA. I widzimy... Och! Bardzo agresywnie, z energią! Tutaj... Nawet na mediatreningu jest grubo. Zobaczymy, co jeszcze zaprezentuje. El Testosteron! Jak dzik w sosnę, naprawdę. No Marcin Najman jest oczywiście mistrzem marketingu, temu nikt nie zaprzeczy, ale widzimy, że przywalić też potrafi. O kurczę. Gdyby naprzeciw Marcina stał prawdziwy Chip and Dale, to myślę, że knockout byłby pewny. Knockout byłby pewny, ale Paweł Jóźwiak chyba taki łatwy nie będzie do pokonania. Jezusie Chrystusie Nazarejski. No na to można patrzeć i patrzeć. Marcinie, tak jest, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Powiem ci, że media trening ma to do siebie, że niektórzy robią z tego szopkę, niektórzy się bawią, niektórzy nic nie pokazują, a ty na pełnej. Chyba, że to jest tylko przedsmak tego, co zobaczymy jutro. Ostatnio dałem ciała. Muszę się zrehabilitować. Bardzo Pawła lubię, ale muszę mu jutro rozpierdolić łeb. Panie i panowie, jeszcze dojdzie do face to face'a, więc będzie się działo, a tymczasem Marcin El Testosteron Najman!